Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dlaczego ludzie nie rozpoznają w Panu Jezusie prawdziwego Boga? Dlaczego nie postrzegają Go tak często jako Zbawiciela? Co więcej, dlaczego my tak często nie poznajemy Go naprawdę? Dzisiaj postaram się o tym opowiedzieć. Zapraszam. Okazją do tych rozważań jest Ewangelia, która była przewidziana na poniedziałek wielkanocny. Jest to jeden z piękniejszych fragmentów Ewangelii, jaki w ogóle został zapisany. Chodzi oczywiście o uczniów z Emaus. Zacznijmy od tego, że ta Ewangelia zapisana jest w Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Łukasz sam nie jest naocznym świadkiem tego, co zostaje tutaj opisane, natomiast jest on ewangelistą, który obdarza swoją Ewangelię bardzo ciekawym wstępem, który będzie dla nas teraz bardzo potrzebny. Otóż czytamy w pierwszym rozdziale, na samym początku, no właśnie we wstępie. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko. Pisze nam święty Łukasz. Od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. A więc święty Łukasz, ewangelista, nie jest naocznym świadkiem tych wydarzeń, natomiast jak sam opisuje, starał się dokładnie zbadać, co się wydarzyło, starał się rozmawiać z tymi, którzy byli naocznymi świadkami i oczywiście w żaden sposób nie przeszkadza to w natchnieniu Pisma Świętego, wręcz przeciwnie, Duch Święty pilnuje po prostu, aby autor zapisał to, co trzeba i tak, jak trzeba. No i święty Łukasz, ewangelista, ewidentnie rozmawia z wieloma różnymi świadkami wydarzeń i w jego Ewangelii to widać. Pozostałe Ewangelie według Mateusza, Marka i Jana zdecydowanie bardziej noszą charakter takiego opowiadania z jednego punktu widzenia, z punktu widzenia pewnego naocznego świadka. W przypadku świętego Marka będzie to ewidentnie święty Piotr. Natomiast w przypadku Ewangelii według świętego Łukasza to opowiadanie, ta historia, Ewangelia opisana jest dosyć wyraźnie z perspektywy różnych naocznych świadków, z którymi najwyraźniej właśnie święty Łukasz rozmawiał. Między innymi jednym z tych świadków bez wątpienia jest Najświętsza Maryja Panna, co widać po pierwszych rozdziałach Ewangelii według świętego Łukasza. Są to bardzo szczegółowe opisy, które zdradzają, kto jest informatorem. Chociażby w ten sposób, że pojawiają się tam informacje o tym, co Najświętsza Maryja Panna zachowywała w swoim sercu. To może wiedzieć tylko ona. I oczywiście, że Duch Święty może to objawić autorowi natchnionemu, natomiast cała perspektywa tych pierwszych rozdziałów Ewangelii według świętego Łukasza nosi znamiona spojrzenia właśnie z perspektywy Najświętszej Maryi Panny. A więc tak należy sobie wyobrażać proces powstawania Ewangelii według świętego Łukasza. Ten Łukasz, lekarz, czyli człowiek wykształcony, podchodzi do świadków, szuka tych świadków, rozmawia z nimi, zbiera te informacje, później pod natchnieniem Ducha Świętego zapisuje je w ten sposób, w jaki powinny one być zapisane, w jaki Pan Bóg chce, aby one były Kościołowi przekazane. No i dzięki temu ta Ewangelia zawiera szereg takich krótkich opowiadań, które są bardzo szczegółowe z perspektywy właśnie jakiegoś naocznego świadka. I jednym z takich wydarzeń jest właśnie to, które Kościół czyta nam w poniedziałek wielkanocny, mianowicie uczniowie z Emaus. Myślę, że zasadniczo ta scena jest dobrze znana, ale bez wątpienia nie zaszkodzi ją tutaj jeszcze raz streścić. Oto po śmierci Pana Jezusa dwóch uczniów, czyli nie apostołów, odchodzą z Jerozolimy, wracają do Emaus, wracają do domu. A więc dla nich ewidentnie cała sprawa się zakończyła.
postanowili powrócić. Idą jednak smutni, nie mogą zapomnieć tego, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach i w ogóle w ostatnich latach, kiedy słuchali nauk Pana Jezusa. Wracają smutni. No i wtedy przyłącza się do nich ktoś, kogo oni nie rozpoznają, jakiś podróżny. Przysłuchuje się temu, co oni mówią i w końcu zadaje pytanie, o czym to rozmawiacie i jesteście smutni. Na to oni odpowiadają, no ty chyba sam jeden jesteś z Jerozolimy, jesteś przejezdnym w Jerozolimie, który nie wiesz, co tu się teraz w ostatnich dniach wydarzyło. I zaczynają, Pan Jezus zadaje pytanie, no co? I oni wtedy opowiadają mu dokładnie, co się wydarzyło z nim w tych ostatnich dniach. Opowiadają o Panu Jezusie, jak mówią proroku, mocnym w słowie i w czynie, który został zabity przez przełożonych Izraela. No i a myśmy się spodziewali, mówią ci uczniowie, że on przywróci królestwo Izraela. I tutaj widzimy coś bardzo, bardzo ważnego. Otóż oni nie poznają Pana Jezusa nie tylko dlatego, że Pan Jezus jest po swoim zmartwychwstaniu, więc jest to ciało chwalebne, ciało, które powinno jaśnieć blaskiem. Pan Jezus bez wątpienia ten blask tutaj powstrzymuje, żeby wyglądać jak zwykły człowiek. Czy on wygląda trochę inaczej niż zwykle? Być może. Ale jak czytamy w tym fragmencie Ewangelii, problem jest raczej po stronie tych uczniów. To ich oczy są jakby przesłonięte, to oni nie są w stanie rozpoznać Pana Jezusa. Dlaczego nie są w stanie Go rozpoznać? Otóż przede wszystkim dlatego, że najwyraźniej nigdy Go do końca nie poznali. Po czym to widać? Ano po tym, co przed chwilą zacytowałem. To znaczy, myśmy się spodziewali, że On przywróci Królestwo Izraela. A więc oni nie rozpoznali, nie poznali Pana Jezusa nigdy właściwie. Nie rozpoznali jeszcze celu, po co On przyszedł. I Pan Jezus zwraca im na to uwagę i to dosyć w dosyć mocnych słowach. Mówi o głupi i leniwego serca do wierzenia w to, co zostało zapowiedziane o Mesjaszu. Czyż Mesjasz nie musiał cierpieć i w ten sposób wejść do chwały? I zaczyna wykładać, jak czytamy, od Mojżesza przez cały Stary Testament, zaczyna im wyjaśniać, jak to z Mesjaszem miało być i z jego męką. Tutaj mamy bardzo ważną naukę dla nas, tą tytułową dla tego materiału naukę, mianowicie dlaczego ludzie nie rozpoznają Pana Jezusa. Dlaczego ci uczniowie nie rozpoznali Pana Jezusa, nie poznali w Nim tegoż Chrystusa, Zbawiciela, dlaczego tu Go nie rozpoznali? Bo spodziewali się kogoś innego, bo oczekiwali, że Pan Jezus będzie ziemskim władcą, który przywróci Królestwo Izraela. I tak samo jest z nami. Dlatego ludzie nie rozpoznają Pana Jezusa, bo oczekują czegoś innego, bo mają własne wyobrażenie o tym, jaki Bóg powinien być. Tworzą sobie obraz Boga na swój obraz. To jest to odwrócona zależność. To Pan Bóg stworzył nas na swój obraz, a człowiek jest zawsze w pokusie, żeby tworzyć sobie obraz Pana Boga na swój własny obraz. I teraz, gdy człowiek tak do tego podchodzi, zależnie od tego, jak bardzo blisko jest tego, powiedzmy, idealnego obrazu człowieka, tym ten obraz Pana Boga będzie bardziej realistyczny, bo skoro my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, to im bardziej jesteśmy, odpowiadamy temu obrazowi, czyli bardziej kierujemy się rozumem i wolą, wyższymi władzami naszej duszy, tym ten obraz stworzony sobie tak na swój obraz i podobieństwo będzie bliższy właściwemu. I tak należy wyjaśnić tych filozofów, wielkich filozofów greckich, którzy dochodzili do dosyć dobrego obrazu Pana Boga na poziomie takiego racjonalnego rozważania. Oni faktycznie tworzyli sobie obraz Pana Boga na podstawie tego, co zostało poznane z zewnątrz, na podstawie poznania samego siebie również. I oni trafili bardzo blisko tego właściwego celu, bo sami byli ludźmi niezwykle szlachetnymi, bo sami żyli bardzo mocno na poziomie rozumu i woli. Natomiast im bardziej człowiek stłamsi w sobie te wyższe władze swojej duszy, w tym czy w innym aspekcie, im bardziej kieruje się tymi niższymi władzami naszej duszy, władzą pożądliwą, władzą gniewliwą, to niekoniecznie oznacza rzeczy czysto zmysłowe. To może oznaczać również ambicje, jakiś pęd do zwycięstwa, triumfu, do pochwał i tak dalej. To mogą być bardzo różne rzeczy. Im bardziej człowiek się tym kieruje, tym bardziej będzie sobie wyobrażał i oczekiwał Pana Boga na swój obraz i podobieństwo. Tym bardziej będzie ewentualnie odczytywał te informacje, które są zawarte w Starym i w Nowym Testamencie, przez te właśnie okulary. I stąd człowiek, który ma mentalność takiego, powiedziałbym,
otrzymującego, mentalność człowieka, który oczekuje nieustannie, że wszyscy mu coś dadzą, że społeczeństwo powinno mu coś dać. Powiedzmy, że to jest taka socjalistyczna w uproszczeniu mentalność. Taki człowiek będzie oczekiwał, że Bóg wszystko za niego powinien załatwić. Skoro jest dobry i wszechmocny, to powinien wszystko za mnie zrobić. To jest wynik utworzenia sobie obrazu Pana Boga na podstawie moich błędnych przekonań albo mojego błędnego charakteru, wykrzywionego charakteru, który nie jest charakterem zdobywcy, człowieka silnego i wolnego, kierującego się rozumem i wolą, tylko człowieka, który oczekuje, że nieustannie wszyscy powinni mu coś dawać. Taki człowiek będzie oczekiwał Pana Boga, który wszystko za niego załatwi, który stworzy nas od razu tak, żeby było wszystko tak, jak trzeba. I jeśli my coś popsujemy, to on od razu to naprawi za nas. Jeśli tylko, no grzech pierworodny, no skoro jest wszechmocny i dobry, to powinien od razu to wszystko naprawić, od razu to wszystko wyzerować. No przecież jak to nie może tak być? No przecież dlaczego nie ma tego naprawić, skoro może? Dlaczego państwo nie daje mi więcej zasiłku? Dlaczego nie ma tego i tego? Dlaczego tutaj to nie zostało zrobione? Dlaczego ludzie mi nie dają tego i tego? To jest ta sama mentalność. Mentalność socjalisty, mentalność człowieka, który nieustannie oczekuje, że ktoś coś mu da. Już wspomniałem, co jest alternatywą. Mentalność zdobywcy jest alternatywą. Człowieka silnego i wolnego, który jest ukierunkowany na to, żeby kształtować rzeczywistość wokół siebie. I to również odpowiada temu, no właśnie, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Pan Bóg powołuje wszystko do istnienia. On jest tym Panem Wszechrzeczy i chce, żebyśmy my, jako istoty wolne, rozumne i wolne, Go w tym naśladowali. Abyśmy stali się Panami tego stworzenia. I to wymaga pewnej odpowiedzialności od nas. To wymaga pewnego trudu od nas. Tak, to również zakłada, że będziemy popełniali katastrofalne błędy, które będą prowadzić i do naszego cierpienia, i do cierpienia innych. Tak. Natomiast to jest cena wolności. Każdy, kto praktykuje zdrowe wychowanie, wie, że wypracowanie pewnych umiejętności u dziecka wiąże się z tym, że ono będzie popełniało błędy. Dużo łatwiej jest zrobić coś za dziecko 1000 razy, niż próbować je tego nauczyć przy różnych właśnie porażkach, błędach, które będą miały konsekwencje. To się nie uda, ale ono się nie nauczy, jeśli tego trudu nie podejmiemy. I tak samo jest z naszym Stwórcą wobec nas. To znaczy, On oczekuje od nas, że my będziemy namiestnikami tego stworzenia, że weźmiemy odpowiedzialność za nasze życie, ale też za życie naszych bliskich, za nasze społeczeństwa, za cały ten świat, można powiedzieć, materialny świat stworzony, mamy się nim zaopiekować. I faktycznie, to oznacza, że popełnimy błędy, to oznacza, że będziemy ponosili konsekwencje tych naszych błędów, tak. Ale inaczej, bez tego nie wypracowalibyśmy w sobie tych zdolności, które są czymś wielkim, czymś wspaniałym. Nie bylibyśmy wolnymi i silnymi ludźmi. Inni z kolei o mentalności, ja bym nazwał to takiego mentalność, powiedzmy, cybernetyka albo mentalność robota, o co mam na myśli. Inni z kolei mają taką mentalność człowieka, który musi mieć wszystko od razu zrobione. To musi być już w formie doskonałej, tu i teraz. To po prostu musi tak być dokładnie w ten sposób i nie inaczej. Tak, alternatywą jest taka mentalność organiczna, mentalność organicznego rozwoju. Pan Bóg ewidentnie, stwarzając ten świat, chciał, aby ten świat się rozwijał. Cały cykl życia, to nasze dzieciństwo i dorastanie, to jest nieustanny proces rozwoju, powolnego dojrzewania, pewnego procesu, który trwa. I podobnie dzieje się z całymi społeczeństwami. Całe społeczeństwa również powinny dojrzewać, co się nie dzieje automatycznie. To nie mylić z takim poglądem, że ludzkość zdąża nieustannie ku świetlanej przyszłości, po prostu taka konieczność dziejowa. Nie, to wymaga pewnej pracy, tak samo jak dziecko nie dorasta ku świetlanej przyszłości tak po prostu z automatu, tylko wymaga to pewnej pracy. Jak ona jest zaniedbana, to będzie katastrofa. Podobnie jest ze społeczeństwami. I to również bardzo często ludziom przeszkadza w poznaniu Pana Boga, bo oni oczekują, że to będzie już zrobione, tu, teraz, musi być doskonale, bo jak nie, no to nie, to koniec, to Bóg nie jest wszechmocny, no bo nie zrobił od razu. Nie, bynajmniej. Człowiek, który
powiedzmy, że spokojnie, roztropnie rozważa rzeczywistość, widzi, że ten powolny rozwój jest czymś pięknym, czymś wspaniałym. Oczywiście, że nie jest on konieczny. Byty duchowe nie potrzebują ze swojej natury tego powolnego rozwoju, dlatego aniołowie też nie dorastają. Są stworzeni od razu takimi, jakimi są. Ale widzimy, że w świecie materialnym jest to piękne, dobre, słuszne, że daje nam to sposób poznania rzeczywistości inny, specyficzny, nam właściwy. Doświadczenie, które w ten sposób zbieramy, jest rzeczą piękną, cudowną i jest to po prostu potrzebne. I tak dlatego bardzo często ludzie nie rozumieją Pana Boga, który w Starym Testamencie przyjmuje rolę prawie że takiego plemiennego bóstwa Izraelitów. To znaczy staje się ich konkretnie Bogiem po to, żeby oni zachowali tą wiarę w jednego Boga, po to, żeby przygotować swoje przyjście jako Syna Człowieczego. I dla wielu to jest niezrozumiałe. Jak to możliwe, że Pan Bóg się zniża do takiej roli? Przecież to jest zupełnie inny Bóg niż Nowego Testamentu. To jest dokładnie to. To tak samo jakby mówić, że nauczyciel, który uczy dziecko podstaw matematyki, to jest zupełnie inny nauczyciel niż ten sam nauczyciel, który później uczy studenta całek na przykład. To zupełnie inny nauczyciel. Dlaczego on tym dzieciom nie powiedział od razu wszystkiego? Dlaczego on ich karmił takimi bzdetami? Powinien od razu tam rąbnąć tymi całkami, od razu tych ludzi nauczyć. Skoro jest wszechmocny, to powinien to zrobić. No właśnie to jest to. Pomylenie wszechmocy czy założenie, błędne założenie, że wszechmoc oznacza zrobienie czegoś natychmiast. Po co czekać? No właśnie, być może jest tak, że ten rozwój jest czymś dobrym. Skoro Pan Bóg stworzył ten świat tak, że on się powoli, organicznie rozwija, to jest jego zasada. To znaczy, że on zapisał w tym świecie tą zasadę i on chce, żeby ten świat w ten sposób się rozwijał. Czy to w jakikolwiek sposób miałoby się sprzeciwiać wszechmocy? Dla tych ludzi wszechmoc oznacza od razu, tu, teraz, bo oni sobie tak wyobrażają właśnie, bo oni sobie tak wyobrażają Pana Boga, bo myślą, że tak powinno właśnie być. Tworzą sobie Pana Boga na swój obraz i podobieństwo i dlatego chybiają we właściwy obraz Pana Boga. No ale jak do tej pory, to mówiłem o osobach, które zupełnie nie poznają Pana Jezusa, o osobach niewierzących. Natomiast jak najbardziej i katolicy, i nawet ci katolicy, którzy nazywają siebie tradycyjnymi katolikami, mogą mieć niewłaściwy obraz Pana Jezusa. To jest pokusa, która każdemu z nas grozi. Jakże często nam się zdarza, że my oczekujemy, że Pan Bóg zrobi coś, bo my tak chcemy. To powinno było być inaczej. Jak może Pan Bóg pozwalać na to, że jesteśmy próbowani w ten sposób? Jak może Pan Bóg pozwolić na ten kryzys Kościoła, na wszystkich jego płaszczyznach, na wszystkich, powiedzmy, elementach, etapach życia Kościoła? Jak może Pan Bóg pozwolić na to i na tamto, i na taki spisek, i na to? I jak my chętnie Panu Bogu mówimy, co Pan Bóg powinien był zrobić? Skoro jest wszechmocny, to dlaczego On na to pozwala? Jesteśmy jak ci uczniowie z Emaus. A myśmy myśleli, że on przywróci królestwo Izraela. Nie poznają Pana Jezusa, bo oczekują czegoś innego. Bo oczekują innego Boga. Nie tego, który faktycznie jest. I dlatego każdy z nas powinien mieć tą wielką otwartość i gotowość, żeby faktycznie Pana Boga słuchać, żeby faktycznie na Niego patrzeć, z Nim rozmawiać, żeby faktycznie przyjąć Go takim, jakim jest, a nie tworzyć sobie obrazu Pana Boga na nasze podobieństwo. To jest kluczowe. I naprawdę to jest wielka, wielka pokusa. Pamiętajmy, że za każdym razem, gdy mamy pretensje, że Pan Bóg czegoś nie zrobi, bo przecież to jest dobre, żeby było to i to, dlaczego tego nie ma? Pamiętajmy, że naprawdę jesteśmy wtedy jak takie małe, dwuletnie dziecko, które chce się bawić nożem i rodzice mu nie pozwalają i dlatego płacze to dziecko. Jak to może być, że rodzice mi zabierają ten nóż? I oczywiście, gdy to mówię, to bardzo często słyszę, ale przecież ja mówię o rzeczach dobrych, przecież ja mówię, że Pan Bóg powinien tych tam wrogów Kościoła pognębić, tą i tą zbrodnię ukarać. Tak, te rzeczy są dobre. Nóż też jest rzeczą dobrą, ale czasami jest potrzebne, żebyśmy w ten albo w inny sposób zostali poddani próbie. Czasami ta i taka próba, ta i taka porażka jest potrzebna, żeby ludzkość podniosła się z niej silniejsza. Czasami tego właśnie potrzebujemy. I Pan Bóg
potrafi pisać prosto na krzywych liniach. Czyli nawet my wszystko będziemy psuli, gdy ludzkość wszystko psuje, to Pan Bóg będzie potrafił z tego wyprowadzić dobro dla nas osobiście. Czyli nawet wtedy, gdy ludzkość wszystko dookoła niszczy, jeśli my będziemy trwali zjednoczeni przy Panu Jezusie, nie będziemy Mu mówili, co On ma zrobić, tylko będziemy słuchali, czego On oczekuje od nas w tej sytuacji, żebyśmy my zrobili, to wtedy właśnie Pan Bóg będzie pisał prosto na krzywych liniach. Na krzywych liniach naszych grzechów On będzie potrafił napisać prosto, czyli z nas uczynić wolnych i silnych ludzi, uczestników boskiej natury, którzy będą zadziwieniem dla tego świata, którzy będą potrafili w tym walącym się, palącym się świecie pokazać, być ostoją męstwa, prawdy, sprawiedliwości, miłości wszystkich cnót. I w ten sposób będziemy w stanie, czy będą ci, którzy tak zrobią, będą w stanie faktycznie dać świadectwo prawdzie i też ludzi do Pana Boga prowadzić i będą tym żywym obrazem obecności Pana Boga również w takim zniszczonym świecie. A więc rady na zakończenie dla tych, którzy w ogóle Pana Jezusa nie poznali. Zachęcam Was, żebyście naprawdę szczerze szukali prawdy, szukali Pana Boga takiego, jakim On jest, a nie takiego, jakiego Wy chcielibyście, żeby On był. To jest kluczowa rzecz. Dlatego człowiek może nigdy Pana Boga nie znaleźć, bo szuka innego Boga, bo szuka Boga, którego sobie stworzył na swój obraz i podobieństwo. A więc szukajcie prawdy. Szukajcie, jak się rzeczy mają, a nie szukajcie waszych wyobrażeń. Natomiast do nas, do katolików, my bardzo się pilnujmy, żebyśmy nie tworzyli sobie Pana Boga na nasz obraz i podobieństwo, nie mówili Panu Bogu, co On ma zrobić, nie oczekiwali, że On wszystko poukłada po naszej myśli, tylko my trwajmy na modlitwie, wyciągajmy do Niego ramiona i prośmy: Panie Jezu, pozwól mi w tych trudnych okolicznościach być przy Tobie. Daj mi siłę do wytrwania, daj mi siłę do dania świadectwa, daj mi siłę do służenia Tobie, daj mi siłę do zbawiania w ten sposób dusz. Panie Jezu, Ty mnie prowadź, Ty mnie naucz, otwórz moje oczy, tak jak otworzyły się ostatecznie oczy tych uczniów z Emaus, żebym Ciebie rozpoznał taki, jaki Ty jesteś. Naprawdę. Prośmy o to Pana Jezusa często w modlitwie, będąc przy Nim, przy Najświętszym Sakramencie, w trakcie mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.